magazyn katolicki. Katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego katolickiego magazynu. Tym razem chciałbym zaprosić Państwa do jednej z najstarszych wrocławskich świątyń, o której opowie nam ksiądz proboszcz, ksiądz doktor Henryk Witczak. To oczywiście kościół świętego Jana nad Wisłą, kościół farny. Dlaczego jest to fara? Jaki związek jest tej świątyni z historią miasta? O tym opowie nam już za chwilę ksiądz dziekan. Serdecznie zapraszam. W roku 966 ówczesny władca Polan, Mieszko, przyjmuje chrzest. Ten rok przyjmuje też się jako rok zaistnienia państwa polskiego, państwa Polan. Jednym z najstarszych ośrodków państwowości na ówczesnych ziemiach Polan był właśnie Włocławek. Tutaj od wieków rozwijało się osadnictwo. Przy leniwie wijącej się Wiśle u zbiegu ze Zgłowiączką ówczesni władcy polscy wybudowali pierwszy gród. Tutaj bronili dostępu na ziemię polskie tych, którzy mieszkali za Wisłą. I tutaj też z czasem zaczęło się rozwijać transport rzeczny, bo pierwotne autostrady to właśnie rzeki. Tutaj spławiano drzewo, inne produkty. To wszystko funkcjonowało spokojnie, bez żadnych zakłóceń. To powodowało, że ludzie przemieszczali się z jednego miejsca w drugie. To też spowodowało, że we Włocławku, Grodzie Książęcym, oprócz grodu, oprócz podzamcza, zaczęła wyrastać kolonia tych, którzy tutaj na ten teren się przyprowadzili, którzy pewnie przypłynęli, przywędrowali. I tutaj też pojawiła się pierwsza kolonia, jak to później nazwano w dokumencie erygującym miasto, pojawiło się tak zwane miasto niemieckie. Najprawdopodobniej składające się z kolonii tych właśnie wszystkich, którzy tutaj do Włocławka przybyli i tu osiedli. Kiedy w 1255 roku ówczesny książę kujawski Kazimierz przekazuje teren w użytkowanie biskupa włocławskiego, wtedy również mowa jest o tym, że nowe miasto, które ma tu być ulokowane, składać się będzie z tak zwanej części katedralnej, kościelnej, czyli z terenu, którym władał już wcześniej, był własnością biskupa i właśnie tego miasta, tej osady, która tutaj powstała obok. I wydaje się, że właśnie ta osada wtedy nazywana niemiecką, dała początek terenowi, na którym rozpoczął działalność Kościół świętego Jana. Dzisiaj my tak naprawdę nie wiemy dokładnie ani kiedy ten kościół powstał, ani nie wiemy też dokładnie, jak on wyglądał, w którym miejscu był wystawiony. Niewątpliwie dzisiaj oznaczony na drodze przy bulwarach czarną kostką teren, to są mury poprzedniego kościoła świętego Jana, które zostały odkryte w ramach wykopalisk w roku 2012. Ale najprawdopodobniej nie jest to pierwszy kościół. Warto jednak zaznaczyć, że kościół zwany farą, czyli zwany kościołem miejskim, na pewno pojawił się wtedy, kiedy pojawiło się tu miasto, a więc 1255 rok, pierwszy przywilej erekcyjny. Nie wiemy też dokładnie, czy od razu już kościół powstał, czy dopiero później po zniszczeniach miasta, kiedy je odbudowano, po zniszczeniu miasta przez krzyżaków. Faktem jest, że
tutaj służył on tym, którzy należeli do miasta. Prawo lokacyjne, prawo niemieckie mówiące o założeniu miasta zakładało, że miasto miało być wspólnotą chrześcijańską. A więc musiał być kościół, a więc musiały być tereny wytyczone, a więc musiała być też i przemiana terenu, tworzono rynek, tworzono ulice odchodzące od tego rynku, tworzono wreszcie pewne zasady ekonomiczne, które pozwalały na to, żeby to miasto mogło funkcjonować. Miasto miało swoje władze, miasto miało swój sąd, ale miasto miało również i swój kościół. I dlatego też od początku to właśnie to miejsce i kościół zwany kościołem świętego Jana był początkiem funkcjonowania życia duszpasterskiego we Włocławku. Mimo że wcześniej istniały inne kościoły, kaplica zamkowa świętego Jerzego, katedra romańska, później katedra gotycka obecna, czy kościół świętego Witalisa. Drodzy, znajdujemy się przy figurze Matki Bożej. Figura ta powstała po II wojnie światowej i stała się swoistym wotum wdzięczności mieszkańców Włocławka za uratowanie w czasie II wojny światowej, a więc za to przeżycie, bezpieczne przeżycie II wojny światowej. Tutaj też Matce Najświętszej wdzięczni włocławianie składali swoje dziękczynienie za to, że przeżyli bezpiecznie II wojnę światową, za to, że mogli uratować się z tych wydarzeń, które były powodem do śmierci przecież dla tak wielu tych, którzy tutaj mieszkali. Do kościoła wchodzimy od strony południowej, od placu przykościelnym. W bocznej kruchcie widzimy ślady największych wydarzeń, które dokonywały się tutaj w tej świątyni, dokonywały się we Włocławku. Przede wszystkim tablica upamiętniająca pobyt we Włocławku i również i w tej świątyni późniejszego papieża Piusa XI, który w roku 1918 odwiedził tę świątynię jako ówczesny legat papieski w Polsce. Tutaj był w Polsce, tu był we Włocławku. Tutaj później zagrzewał całą Polskę do tego, aby broniła się przed nawałą rosyjską, a jednocześnie też stał się wielkim przyjacielem i orędownikiem Polski. Kolejna tablica epitafijna pokazuje, upamiętnia poległych, pomordowanych i zaginionych żołnierzy 4. Pułku Ułanów, który tutaj we Włocławku formował się w roku 1918. Mamy też tutaj tablice upamiętniające księdza Sylwana Dębczyka, proboszcza świętego Jana, który został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau. Mamy tablicę księdza Feliksa Mikulskiego, proboszcza i dziekana włocławskiego, który pracował do roku 1933 we Włocławku. Księdza Jana Śliwińskiego, który przez prawie 50 lat pełnił funkcję proboszcza w kościele świętego Jana, jednocześnie pełnił wiele funkcji diecezjalnych, o czym ta tablica informuje. Mamy też tablice, które wskazują na życie kulturalne Włocławka, a więc tablica poświęcona Kazimierzowi Ładzie, twórcy Kujawiaków, który zmarł w 1871 roku. Mamy wreszcie tablicę poświęconą Franciszkowi Nowodworskiemu, który jako nauczyciel prowadził swoją działalność w XIX-wiecznym Włocławku. I jego zasługi na tyle duże, na tyle poważne zostały uhonorowane tablicą tutaj w kruchcie
Kościoła Świętego Jana. Znajdujemy się w kaplicy świętej Zyty, dziś tak nazywanej. Pierwotnie ta kaplica miała różne nazwy. Nazwę kaplicy Bożego Ciała, później nazwę Pięciu Ran Chrystusa. Było to miejsce, w którym dostojnicy miejscy realizowali swoje życie w wierze. Tutaj przychodzili, uczestniczyli we mszach świętych. Miejsce to jest dziś o tyle ciekawe, że są tutaj pozostałości pierwotnej malatury, które zachowały się po dzień dzisiejszy. Jest to malatura, która przedstawia scenę pod krzyżem. Jest Pan Jezus na krzyżu, najprawdopodobniej poniżej ówcześni dobrodzieje, którzy tutaj przez swoje dotacje na rzecz Kościoła, na rzecz instytucji funkcjonujących w Kościele wspierali i ożywiali życie religijne właśnie przy tej świątyni. Dokumenty papieskie z 1461 roku potwierdzają, że duszpasterstwo przy Kościele Świętego Jana pełnią wikariusze katedry włocławskiej. To oni wreszcie budują tutaj obecną świątynię świętego Jana. Najprawdopodobniej do 1538 roku ta świątynia została wykonana. Przy czym pierwotnie świątynia była nieco mniejsza, czyli nie było wieży i kruchty pod wieżą, ale nie było też i prezbiterium. Czyli było po prostu krótsza, jednonawowa budowla, przy której znajdowała się zakrystia. Z czasem zaczęto rozbudowywać tę świątynię. W XVI wieku powstała kaplica, którą obecnie nazywamy kaplicą świętej Zyty. Natomiast w XVII wieku powstała kaplica, którą nazywamy obecnie kaplicą Matki Bożej bądź Matki Bożej Szkaplerzy. Dopiero później dobudowano drugą kruchtę, najprawdopodobniej ze względu na szczupłość miejsca, po to, żeby więcej osób mogło się w kościele zmieścić. Dobudowano owe boczne kaplice, dobudowano kruchtę. I też w 1622 roku ówczesny mieszczanin włocławski, który przy ołtarzu wystawił sobie sarkofag, najprawdopodobniej miał tam być pochowany. Ten sarkofag przeszkadzał przy sprawowaniu liturgii. Wtedy też przesunięto ten sarkofag w bok, a sam wybudowano prezbiterium po to, żeby biskupi, zwłaszcza którzy przybywali do tej świątyni, mogli w pełni realizować liturgię, zwłaszcza bogatszą zdecydowanie liturgię po soborze trydenckim. Dzisiaj możemy powiedzieć, że sam Kościół jako miejsce, w którym realizowała swoją pobożność wspólnota miejska, był kościołem, w którym łączyły się sprawy kościelne, sprawy miejskie, sprawy duchownych i świeckich ludzi. Bo to właśnie wspólny trud i duchownych, i świeckich prowadził do tego, że ta świątynia była coraz bardziej ulepszana, dekorowana. To poszczególne wspólnoty mieszkańców, rzemieślników miejskich, zgrupowane w cechach
troszczyły się o poszczególne ołtarze, to wreszcie poszczególne bractwa religijne, czyli wspólnoty religijne, również przy tych samych ołtarzach się spotykały, modliły się. Tu właśnie tworzyło się, gromadziło się również i życie w znaczeniu finansowym miasta, bo przecież różnego rodzaju fundacje pozwalały na to, że człowiek, który fundował wyposażenie dla danego miejsca, czy fundował tak zwaną altarię, czyli uposażenie dla duchownego, który przy tym ołtarzu pracował, składał pewne pieniądze na danym majątku, czy to ziemskim, czy na majątku miasta, po to, żeby co jakiś czas wypłacano z tego majątku procenty i te procenty pozwalały na ożywianie gospodarcze również i miasta. Przerwiemy opowieść o parafii, o kościele świętego Jana nad Wisłą. Na dalszą część już teraz zapraszam Państwa bardzo serdecznie na 28 lutego. Dziękuję także księdzu proboszczowi, księdzu doktorowi Henrykowi, panu Dorkowi Kościelnemu i wszystkim, dzięki którym można było udostępnić ten kościół, tak byście Państwo mieli możliwość przyjrzenia się i historii, ale także współczesności tej świątyni, tego miejsca. Szczęść Boże. W najbliższą niedzielę, to jest 9 lutego o godzinie 17 w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w kościele pod wezwaniem świętego Witalisa zostanie odprawiona msza święta z udziałem członków Klubu Inteligencji Katolickiej. Bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych udziałem w tej Eucharystii zapraszamy. 11 lutego będziemy obchodzić 22 Światowy Dzień Chorego pod hasłem Wiara i Miłosierdzie. My także winniśmy oddać życie za braci. Jest to czas, w którym w sposób szczególny Kościół modli się w intencji wszystkich chorych i cierpiących, ale również w intencji tych, którzy na co dzień poświęcają swój czas, pracę i obowiązki i koncentrują się na potrzebie i leczeniu wszystkich chorych i cierpiących. W naszym mieście uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Chorego odbędą się 12 lutego o godzinie 16. W tym dniu w parafii pod wezwaniem świętego Jana Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering, pasterz naszej diecezji, będzie przewodniczył mszy świętej z udziałem osób chorych. W czasie tej mszy świętej pasterz udzieli sakramentu namaszczenia chorych. Zachęcamy wszystkich Państwa do tego, aby zorientować się, czy w naszym najbliższym otoczeniu, wśród naszych bliskich, znajomych, sąsiadów nie znajdują się osoby, które potrzebują naszej pomocy, aby w tym wyjątkowym czasie, w którym Kościół zanosi błagania do Pana Boga w ich intencji, znaleźć czas, aby umożliwić chorym, naszym bliskim, znajomym do uczestnictwa w tych wyjątkowych wydarzeniach. Przypominam, 12 lutego o godzinie 16 w parafii pod wezwaniem świętego Jana. Warto wspomnieć, że w ramach obchodów Dnia Chorego 15 lutego pasterz naszej diecezji o godzinie 18:45 będzie odprawiał uroczystą mszę świętą z udziałem osób chorych i z sakramentem namaszczenia chorych w Skęczniewie.
Ta Eucharystia będzie transmitowana w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. Przeżywamy dzisiaj piątą niedzielę w ciągu roku, tak zwaną piątą niedzielę w okresie zwykłym również. I na tą piątą niedzielę Kościół przepisuje, czy daje nam następujący tekst Ewangelii. Posłuchajmy. Jest to tekst Ewangelii zaczerpnięty od świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tyle mówi tekst Ewangelii, tyle mówi Jezus do nas w dzisiejszą niedzielę. Jak widzimy, jest to cecha typowa dla nauczania Jezusa. Stosuje on pewnego rodzaju wyrażenia, środki, metafory, analogie, porównania, przykłady, które w sposób bardzo łatwy przemawiają do nas, z którymi się identyfikujemy, czy które znamy. Dlatego też wiemy, czym jest sól i wiemy, czym jest światło. Stąd też przykład, o którym dzisiaj mowa w Ewangelii, wydaje się być przykładem dosyć łatwym do zinterpretowania i łatwym do nawiązania z nim kontaktu. W dzisiejszej Ewangelii Jezus używa porusza dwa zasadnicze elementy, którym są sól i światło. Są to dwa elementy, które są dobrze znane nam wszystkim z życia, z doświadczenia codziennego. Jezus, mówiąc do swoich uczniów, nauczając, odwołuje się do istoty, esencji tych dwóch elementów. A więc trudno sobie wyobrazić sól, która nie jest słona. Trudno też wyobrazić sobie sól, która traci swój smak, traci tą właściwość bycia słoną. Z drugiej strony podobnie ma się rzecz ze światłem. Trudno sobie wyobrazić światło bez jego cechy zasadniczej, istotowej, a więc bez blasku, bez jasności. Światło, które jest różne, które jest przeciwne ciemności, przeciwne nocy. Światło ma się też po to, aby oświecało. Nie chowamy światła, nie zamykamy go w jakimś ciemnym miejscu, ale używamy i włączamy je po to, aby nam służyło. Bycie solą i światłem to wyrazistość, to wierność, to smak, to koloryt tego, co jest, mówiąc w kontekście naszej wiary, w kontekście naszego chrześcijańskiego życia, co jest tożsamością naszą, wypływającą właśnie z wiary, z życia wiarą. Bycie solą i światłem to zaprzeczenie byle jakości, zaprzeczenie neutralności, bezsmakowości, nijakości i obojętności, a więc zaprzeczenie tych postaw, po które bardzo często chętnie sięgamy w naszym życiu. Utrata smaku, utrata tożsamości prowadzi w linii prostej ku odrzuceniu, wyrzuceniu, bezwartościowości i bezużyteczności, o czym mówi nam również dzisiejszy tekst zaczerpnięty od świętego Mateusza. Być solą ziemi i być światłem świata to dwa niełatwe zadania, które stawia przed nami dzisiejsza Ewangelia.